Śmierć nurka podczas poszukiwań Grzegorza Borysa. Nowe szczegóły. Płetwonurek Bartosz Błyskal, który zginął tragicznie w trakcie poszukiwań Grzegorza Borysa, nie miał zapewnionych nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa. Że strażak miał jedynie jedną butlę z mieszanką oddechową, a do komunikacji podczas akcji mógł używać jedynie kabloliny. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku wyjaśnił, dlaczego Błyskal otrzymał takie wyposażenie. Do tragedii doszło 1 listopada na zbiorniku Lepusz. Strażak Nurek brał udział w akcji poszukiwawczej Grzegorza Borysa. Nieprzytomnego strażaka wyciągnięto ze zbiornika wodnego przy ulicy Lipowej i ulicy Źródło Marii w Gdyni. Jak podawał po tragedii oficer prasowy Straży Pożarnej w Gdańsku Bryk, Jacek Jakubczyk, pod wodą doszło do wypadku nurkowego. Radio Z dotarło do informacji o okolicznościach wypadku. Zdaniem pytanych ekspertów, przez mułowate dno i gęste zarośla nurkowanie w zbiorniku Lepusz powinno się traktować jak schodzenie pod wodę w przestrzeni zamkniętej. Dlatego też uważają, że nurkowie Straży Pożarnej nie byli w odpowiedni sposób przygotowani do takiej akcji. W rozmowie z dziennikarzem Radia Z rzecznik PSP w Gdańsku, brygadier Jacek Jakubczyk poinformował, że zmarły nurek miał uprawnienia młodszego nurka MSWiA. Rzecznik przyznał też, że łączność z nim odbywała się jedynie za pomocą tzw. kabloliny, za którą nurek może pociągnąć, by wysłać sygnał na powierzchnię. Zwykle na podobnych akcjach dostępna jest jeszcze łączność radiowa, jednak centrala łączności podwodnej była zepsuta i od kilku tygodni znajdowała się w naprawie. Śmierć płetwonurka podczas poszukiwań Grzegorza Borysa. Straż pożarna się tłumaczy. Donosi o innych nieprawidłowościach, Błyskal miał zejść pod wodę tylko z jednym źródłem mieszaniny oddechowej. W przypadku tak niebezpiecznego zbiornika nurek powinien mieć ze sobą dwie butle z tlenem. Oznacza to, że w przypadku awarii mógł jedynie ciągnąć za kablolinę z nadzieją, że zostanie wyciągnięty o czasie. Czytaj także, czy sąd skazał polskiego Hannibala Lectera? Prawnik, mam dużo wątpliwości. Jacek Jakubczyk zaznaczył jednak, że nurek miał za zadanie sprawdzić jedynie otwartą część zbiornika, czyli tej wzdłuż brzegu i wysp. Dlatego też rzecznik tłumaczy, że nadzwyczajne środki bezpieczeństwa nie musiały być zachowane. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku bada sprawę śmierci strażaka. Rzeczniczka prokuratury Grażyna Wawryniuk powiedziała, że postępowanie jest w początkowej fazie, a po sekcji zwłok wiadomo jedynie, że Błyskal nie utonął, a zmarł wskutek niewydolności krążeniowo-oddechowej.